drugi dzień świąt. Wielkanocne rzeczywiście. A postanowiłem nagrać film pod tytułem Przepis na piekło. A nie to piekło. Piekło jest tutaj. Ja to sobie ktoś stworzy. Jak ktoś będzie chciał. Przepis jest bardzo prosty. Nawet nie trzeba dużo doprawiać. Prosta sprawa. Chcieć zadowolić wszystkich. To jest takie powiedzenie, że droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami. I to jest właśnie ten przepis. Chcieć zadowolić wszystkich. Mieć te dobre chęci, żeby wszystkich zadowolić. Siebie na końcu. I to jest podwójne piekło, bo droga do piekła polega na tym, że chcąc wszystkich zadowolić, zawodzimy siebie, zostawiamy siebie na koniec i unieszczęśliwiamy siebie. I upieprzamy się po uszy, chcąc wszystkich zadowolić, zwłaszcza, że wymagania rosną. No bo przecież proces musi trwać. A jak się znajduje jeleń, który chce to robić, czy sarenka. Tak czy siak rogacizna parzysta kopytna? Chyba. No to co to niech robi? Tutaj przestrzeń nie będzie stawiała jakichś wielkich przeszkód. Zresztą tak na dobrą sprawę nigdy nie stawia. Jak ktoś ma w życiu tor przeszkód, to tylko dlatego, że sam ustawia przeszkody. A jak ktoś uprawia lekkość bytu, po co przeszkody? Skoro przefrunie nad nimi i w ogóle nawet nie zbliży się do przyziemnych spraw. Lekkość bytu! No, a drugie piekło to jest wychodzenie stamtąd. A mianowicie stawiam na siebie i zawodzę wszystkich, których do tej pory dopieszczałem. Czy dopieszczałam, tak mówiąc z pierwszej osoby. I się zaczyna drugie piekło. Ty się zmieniłeś, ty się zmieniłaś. Przecież tyle czasu robiłeś mi dobrze i przestałeś. Coś się zmieniło. Może to moja wina. A, także przepis na piekło to po prostu chcieć zadowolić wszystkich, a siebie zostawić na koniec. Wszystko oczywiście z dobrych chęci. A jest proste. Takie afirmacyjne jest, jak myślę, że jest. Jestem szczęśliwy, okazuję sobie miłość i dzięki temu wszyscy wokół też są szczęśliwi. Uroki miłości. Rozum w kalkulacjach robi albo, albo. Musi być zysk. W ogóle tak myślę, że pojęcie synergii dla rozumu to jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Tu jest plus minus. Jak coś ma się potęgować albo rosnąć wykładniczo, to już rozum. A właśnie jeszcze tak mi wczoraj przyszło do głowy odnośnie tego wychodzenia z takiego piekiełka, to receptą na to jest jedyne lekarstwo: miłość bezwzględna. Jest coś takiego jak miłość bezwarunkowa. To lekarstwem jest miłość też, miłość bezwzględna.
miłość bezwarunkowa, jak się stawia warunki, będę cię kochał, jak zrobisz to i to, będę cię kochała, jak zrobisz to i to. Często stosowana wobec dzieci metoda, żeby na nich pewne rzeczy wymusić, co im później strasznie krzywi psychikę. I się tworzą pewne lojalki, żeby zadowolić mamusię, bo wtedy okaże odrobinę miłości albo tatusia. No, miłość bezwzględna, czyli okazuje sobie miłość bez względu dla innych. Bez względu na innych, przepraszam. Wtyczka Matrixa mnie zaswędziała. Już poprawiłem. No, miłość bezwzględna. Coś, co wymaga dużej dyscypliny umysłu i dużej uważności w tu i teraz, żeby móc obserwować siebie i korygować stare programy, żeby docelowo je zmienić w sposób pożądany. Także polecam przyjrzeć się swoim myślom i emocjom, rozważając koncepcję kocham siebie, okazuję sobie miłość i dzięki temu wszyscy są zadowoleni. Bez urabiania się dla innych, tak? No po prostu, pstryk. Czary, mary, hokus, pokus, wszyscy szczęśliwi. Is it even possible? Czy to jest w ogóle możliwe? Jest, jak myślisz, że jest. Bo jak uważasz, że nie, to dalej jest, jak myślisz, że jest. Od całe życiowe kamikadze. No przecież to nie może być takie proste, no co ty mi tu gadasz? Przecież życie musi być trudne. Trzeba by na pewno. Masz odwagę sprawdzić.